Dzień dobry, ja jestem Nerwary. Na przed państwem opis zmian w patchu 14.17 Standardowy patch, jak co dwa tygodnie, oczywiście, czyli z corku na środę w nocy wchodzi. Także dzisiaj nie warto grać nocki. Idźcie spać normalnie. Wstańcie o normalnej godzinie i grajcie w lola. Eee, standardowo, oczywiście, dajcie kciuka, dajcie suba i dajcie znajomym, że nowy patch wchodzi. Dobrze wiedzieć, co tam Riot zmienia. Może akurat waszą postać. Nerf do ziemi i nie da się już nią grać. Zobaczmy, co tam u, tutaj Riot ugotował. Aha, jeszcze takie przypomnienie szybkie. Jutro o godzinie. E, 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 o godzinie 10? Tak? O godzinie 10 rano Genji kontra DK. E, I w czwartek o 10 Hanua kontra T1 na kanale RiotGames.pl na Twitchu albo na League of Legends Polska na YouTube z Jankosem i Delordem. będziemy sobie to komentować, co streamować. Także jeśli macie ochotę, jeśli macie jutro, yy, yy, nie macie co robić, to zapraszam serdecznie. Bardzo dobre gry ogólnie. No, myślę, że te cztery, cztery, cztery drużyny będą grały na Mistrzostwach Świata, także fajnie jest sobie zobaczyć je w akcji przed właśnie Worldsami, bo no, będzie dobra Liga Legend, także zapraszam. Lećmy, lećmy, lećmy. Um... Usprawnienia dobierania przeciwników. W ostatnim patchu Riot zrobił coś takiego, że będzie lepiej dobierać matchmaking, zwłaszcza na wyższym poziomie. Okazało się, że w zeszłym patchu to nie weszło z jakiegoś powodu i dopiero w tym patchu będzie to wchodzić jak coś, także taka sytuacja. No, niekiedy tak się dzieje po prostu, że Riot coś tam zapowiada, ale się okazuje, że w tym patchu jednak się tego nie udało wprowadzić. Kary za opuszczanie gry. Jeśli ktoś wyjdzie, czy był jakiś błąd, że ktoś wychodził, to nie dostawało tej kary jak należy teraz naprawili i wszyscy, którzy wychodzą z gier, po pierwsze są obrzydliwi, czemu tak robicie, po drugie, właśnie, ostatnio w komentarzach widziałem, że Nerwarien komentuje nauty, a nawet nie gra w LoL'a, Prze wypraszam sobie, nie gram rankedów, nie zagrałem rankedów od 4 miesięcy, ale ostatnio zagrałem e, 10 gier quick play i tam cały czas ludzie wychodzą z tych gier, naprawdę, zagrałem 10 gier, z czego chyba 7 albo 8 gier, ktoś normalnie wyszedł z gry po prostu. I trzeba było ją, wiesz, resetować. Także dobrze dojeżdżać tych yy, dezerterów przebrzydłych. Yy, Zmianę sprawdzenia gotowości. Yy, Ostatnio te też było o tym właśnie, czyli Riot chce zrobić coś z tym, że jakiś streamer sobie, wiesz, yy, streamuje i wchodzi do kolejki i ktoś w tym samym czasie włącza kolejkę, chce go wysnajpić po prostu. No i Riot chce to uciąć. Więc jeśli ktoś będzie takie rzeczy robił, czyli będzie dużo, często, wiesz... Yy, Declinował po prostu e, gry, to dostanie jakieś tam przerwy, wiesz, blokady, kolejki, a jeśli będzie to robił co często, to będzie dostawał bana, także nie jest najpójściej streamerów, taka sytuacja, aha i na początku to będzie tylko na, na serwerze NA teraz, e, a pozostałym, pozostałym regionem w, w kolejnym patchu, <coughs> wybaczcie, wybaczcie, uh, uh, uh. po zmianach prowadzonych serwerze krak Krakowski, koreańskim. Oczywiście w oparciu 14-15 zobaczymy spadek z wysyłanych zgłoszeń. Wzrost, yy, wzrost KDA na grę w przypadku gier z graczami, którzy mają ograniczony dostęp do gier rankingowych. Prowadzamy te zmiany do wszystkich regionów Riot. Po tym, 14-17, gracze z ograniczonym dostępem do gier rankingowych będą mogli powrócić do rozgrywek rankingowych po podniesieniu zwycięstwa w trzech meczach. Okej. Okay. Modyfikacje Pielkiennego żaru, czyli ten Bami Cinder. Nie, 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 to nie, nie jest Bami Cinder, przepraszam. Chodzi tutaj o tego: Jak macie Smoka Infernalowego mapę, no to są te takie ogniki, prawda, do podniesienia. One dają ability Haste'a, Dawał 0,6 ability Haste'a, teraz będzie dawał 1 ability Haste'a, W ogóle dziwię się, bo często ludzie nie podnoszą tego w ogóle. A to jest fajne, jakby to jest darmowy ability Haste, Kurde, czemu ludzie tego nie podnoszą? No i to już Riot się irytuje, że ludzie nie podnoszą, zwiększają to. Może w końcu zaczną podnosić. I wcześniej się to spawnowało co 14 sekund, yy, teraz będzie co 20 sekund się spawnować, ale będzie dawać więcej, także chyba sprawiedliwie myślę. Yy, przechodzimy do bohaterów. Yy, Aurora, najnowsza postać, dostaje nerfy, kolejne nerfy, 25, yy, 50 i 75 damage'u na RC zabierają. No ja uważam, że ta r właśnie na uroży to jest jedna ważniejsza umiejętność, e, więc nie wiem czy podoba mi się to, w jaki sposób się za nią zabierają, bo ta r naprawdę jest mocna, no jakby musisz wyfleszować, żeby wyjść z tego, jest to mocarz e, i też ten damage jest całkiem tam spoko, zawsze coś, e, dziwi mnie też, że te r właśnie nerfią, myślałem, że wiesz, tak coś naokoło będą jej robić, ale strzelają prosto w no dobra. Dalej, Asze zabierają 30 zdrowia Aszce. Aska cały czas jest jednym z najlepszych Headicary, więc trzeba by ją znerfić oczywiście. Um, czy dalej będzie grana? Myślę, że i tak będzie grana: no, 30 HP. Co to jest, chłopaku? Jeden autoatak, atak więcej. Wiadomo, niekiedy to może zmienić przebieg całej całego lane, no, całej gry nawet przez te 30 HP, ale no nie jest to koniec świata dla Aszki, prawda? Dalej, Caitlyn'ka dostaję dostaje mojego buffa. Na prędkość ataku dostaje 16 tysiącznych. I na W, czyli na pułapki 4 sekundy na początku, czas odnowienia mniejszy i 2 sekundy na poziomie ostatnim. Takie małe, przyjemne bufki dla Kitlinki. Kitlinka nie jest jakaś super popularna, niekiedy się nią gra, ale no nie jest jakimś takim super najlepszym adikary. Dzięki temu może coś tam ją częściej będziemy widywać. E, dalej, Ezreal. Ezreal e, aktualnie jest jednym z najlepszych adikary. Cały czas, od chyba miesiąca. No więc oczywiście nerfią go. 2 AD zabierają. Ostatnio z nerfili, teraz jeszcze AD zabierają. Rozbierają tego Ezrila po prostu. Yy, a szkoda, ja lubię osobiście Ezrila oglądać. Yy, czy Los Alonso Lubię Ezrila? To też jest spoko. Yy, a oni go nerfią. I chyba nie chcą go widzieć więcej. Da też nie wydaje mi się, żeby ten Ezrill był jakiś martwy teraz. Yy, nie zrozumcie mnie źle, ale no, da dają mu bufy, poczemu je zabierają? No o co wam chodzi? Czemu tak? Yy, dalej, Graves dostaje bufa. Tutaj Riot, no już ostatnio to mówiłem, że Riot cały czas stara się wrócić AD dżunglerów do lasu i AP postaci na mida. I to właśnie buffy na i za chwilę na Kindred, to są właśnie te próby z wskrzeszenia AD postaci. Więc na kół, czas odnowienia, zmniejszono sekundę na ostatnim poziomie, Obrożenia początkowe, zwiększone o 5 na drugim i o 20 na ostatnim poziomie, no i maksymalne obrażenia tak samo 5 i 20 na ostatnim poziomie. Takie, taki mały bufik. Czy to sprawi, że Graves będzie teraz w lesie jakoś super bardzo grany? Chyba nie. Jakby AP postaci są po prostu za mocne. Mm. No i póki Riot nic z tym nie zrobi, no to się to nie zmieni. E, a jako że to jest chyba przedostatni patch przed Worldsami, no to wydaje mi się, że meta, którą teraz oglądamy, a która nie jest za ciekawa, wiem, że dużo ludzi na to narzeka, zresztą ja też trochę narzekam. Nie wiem, czy te Worldsy kurczę, oddadzą na pewno na tej mecie. Nie wiem, no pytanie bardziej do Was, jak Wam się ogląda aktualnie rozgrywki esportowe, ale no moim zdaniem ta meta jest trochę nudnawa, bywa po prostu, i trochę, trochę mi to mierzi. No ale jest jak jest. Dalej, Katarina. Ostatnio dostała bufa na kół, dali 40 damage na kół i stwierdziłem, ty strasznie dużo. No i już ją nerfią, Zabierają jej 20 damage na ostatnim poziomie, i do tego jeszcze 5%, 5 punktów procentowych zabierają. Taka sytuacja. Dali i zabrali. Kennen e, dostaje nerfa na swoim Q o 10 punktów procentowych. Przelicznik No, Kennen na topie, e, po zmianie na tej RC, myślę, że dużo zyskał i wrócił trochę do gry. Czy jest aż taki mocny, że trzeba go nerfić? Najwyraźniej no trzeba, więc Riot znerfił, ale to nie jest e, nic bardzo wielkiego. Dalej, Kindred, e, to już mówiłem przed chwilą, też chcą, żeby Kindred była grana, więc Kindred dostaje e, 5 e, punktów procentowych prędkości ataku. Zwiększony podczas skoku z i na E dostaje aż 40 obrażeń i do tego przylicznik 20 punktów procentowych. Czas odnowienia zmniejszony o 2 sekundy na ostatnim poziomie. Bardzo przyjemne buffy dla Kindred. O i Kindred będą zadowolone na pewno. I drużyny, które na Łoce będą grały potencjalnie z Kindred, też zyskują. Takie fajne te buffy, no ale znowu, czy, czy warto wziąć taką Kindred, gdyby gdy przeciwnik gra jakiegoś Branda, Lilie, no nie wiem, no nie wiem, to już zostawiamy zawodowcom, zobaczymy jak tam na te wallsy się przygotują. Ale na solo kolejkę na pewno są to przyjemne bufy, także jak ktoś tam, wiecie, Kindred po, e, pogrywał, e, to na pewno będzie, będzie szczęśliwy. Dalej, Leblanka dostaje nerfy na Q, 5 punktów procentowych, przelicznik zawierają i na W, no robią dokładnie to samo, czyli 5 punktów procentowych. Taki mały, mały nerfik. Ale czy LeBlanc jest aż taka super? Jest ok. Eee, ale czy trzeba, było, trzeba było ją nerfić od razu. Ale w sumie te nerfy są takie malutkie, że można je zrozumieć. Niech, nie, niech im będzie. Eee, dalej, Lisandra. Dostaje bówka. 5 damage na drugim levelu i 20 na ostatnim poziomie na Q. Czyli ten skill, który maksymalnie pierwszy, który jest do obijania, dobijania creepów. Bardzo przyjemna sprawa, uważam. I na RC. Czyli jakby erkując siebie mamy spowolnienie wokół siebie albo jak erkujemy przeciwnika, no to też spowolnienie jest wokół niego, prawda? No i to spowolnienie zwiększone jest o 15 punktów procentowych, aż na szóstym i jedenastym levelu. Na ostatnim levelu jest tak samo jak było. Przyjemne, przyjemne. Nie jest to jakiś tam wielki game changer, ale zawsze spoko. I właśnie Lisandra, po pierwsze AP postać Namida, po drugie jest dobra w AD postacie. Więc możliwe, że dlatego właśnie ta Lissandra dostała buffy. Spoko. Dalej, Pike. Pike dostaje nerfa, 4 armoru mu zabierają. i Tak mnie zaskoczyło, właśnie. Kurde. Pike ma 47 armoru na start. Wow, bardzo dużo. No i więc zabierają mu. Dalej, Ramblak. Ramblak dostaje zmianę z 6 punktów procentowych na 5 punktów procentowych maksymalnego zdrowia celu na swoim przepaleniu. Eee... No, Ramla cały czas chyba mam wrażenie, że chcą nerfić. No, chyba nie chcą go na jakoś bardzo, ale mimo tego nerfu myślę, że cały czas i tak będzie grany. No, Ramble po prostu jest postacią e, stricte, moim zdaniem, zrobiona pod kompetetywa. Na solo kolejce no, jest ok, ale no, chyba nie jest aż taki wybitny, wydaje mi się. Bardzo jest jednak zależny od drużyny i od kompozycji, jednak myślę. A propos postaci, które są zależne od kompozycji i od kompetitivu. Rise, tak jest. Właśnie niektórzy w ogóle mówią, że ten patch jest y, idealnie skrojony pod T1, żeby na Worlds'ach dawali radę. No wiecie, Faker gra Ryzem i jeszcze coś tam było. O Jezu, od razu już nie pamiętam. No, Kindred Owner coś tam niby grał. Grave coś tam niby grał. Takiej Tlinka jest grana przez, y, przez T1. I chyba tyle, ale chyba coś jeszcze na dole było. I właśnie ludzie narzekają, że ty, co jest kurczę. Patrz pod T1, co to ma być. No więc rajzik. Rajz w ogóle na topie zaczął być grany w Kenena. Parę ludzi w LPL-u grało i nawet nie, nie działało to źle. W jednej grze pamiętam, że był zajebisty ten razik. E, 5 Demedużu na kół mu zwiększają, Pomyślicie sobie, 5 Demeduż na kół, co to jest? Ale Ku Rajza, wiesz, spamujesz jak kurczę. Jak machine. Gun. Także ten damage się tam kumuluje. Spoko, spoko. Myślę, że ok. I jeszcze na RC 30 aż sekund móc to zmniejszyli. 30, 20 i 10 na końcu. No spoko, spoko. Ale znowu, no Ryze, jego RK, no raczej jest taka właśnie podkompetetywa bardziej. Pod taki split push ewentualnie i tam pod zebranie z drużyną. E, ciężko na Solo po prostu. Dobrą RK Ryze jakoś tak zagrać, mam wrażenie. Dalej, Senna. Senna ostatnio dostała zmiany, że jest grana teraz bardziej pod. E, Enchantera, of Helio... Nie. Echo of Helios, jakoś tak się nazywa ten item, e, się to gra i dostaje nerfy, więc e, 20 leczenia mniej i 20 punktów procentowych AP przelicznika też w dół, także będzie mniej leczyć cenna i do tego tarcza na RC również zmniejszona o 20 punktów procentowych. No słyszałem, że ta senna to jeden wielki turbo OPEC po prostu i jak oglądałem, e, bo ktoś... Aha, EU Master zgrali chyba na, tej, na tym patchu. Jak oglądałem te senne, no to była lekko przesadzona. Zgodzę się, także nerfy jak najbardziej tutaj no, musiały się wydarzyć. E, dalej, Serafina, wytrzymałość tarczy zmniejszona o 20 na ostatnim poziomie, i czas odnowienia na W zwiększono o 4 sekundy na ostatnim poziomie, no po prostu jest 22 sekundy cały czas. Bolesne, bolesne, bo Serafina też zaczęła być grana na kompetitwie, czy to na jakby epicery na bocie, albo na saporcie też ją grali. I, 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 i do, od razu ją dojeżdżają bardzo szybko. Trochę jestem zaskoczony, no ale okej. Okay. Dalej, Sylas. Sylas dostał bufa ostatnio, więc trzeba go znerfić. Jednak chyba przesadzili, więc z W obrożenia magiczne zmniejszono o 10 punktów procentowych. No niech im będzie. Twisted Fatech dostaje buffa. Karciarz dostaje 5 na drugim levelu i 20 na levelu ostatnim. Na, na umiejętności Q, oczywiście, czyli te trzy karty, które wyrzuca. Spoko. Spoko. No bardziej taki buff pod Twisted na midzie, pod AP. Eee, no bo raczej na topie, jak grasz Twisted Fate'a, no to nawet tego kusie niekiedy nie bierze. Także. Spoko, że tam AP, APTF-owi coś dają, żeby go po prostu grali na midzie. E, dalej, warus Varus dostaje zmiany takie, że bardzo możliwe, że wróci do grania pod Lethality, bo trochę zaniknął ten build. E, plus, jakby Riot ma cały czas problem z warusem uważam, bo ludzie chcą grać warusa pod Lethality, a Riot mówi: Nie, nie chcemy, żebyście grali pod Lethality. Więc ostatnio robili mu zmiany takie, żeby ludzie zaczęli grać pod tak Speed'a. Okazuje się, że nikt nie chce grać pod atak z Speed więc stwierdzili, stwierdzili: Dobra, to bufniemy go pod Letality, więc e, Letality Varus może wrócić. Także mieć na to uwagę. Także zmiany są takie: e, było 15 do 235, teraz będzie 90 do 370. Także ogromne e, zmiany. Przewodnik, tak samo: 25% w górę na początku e, i na końcu 45% w górę. Także. Przyjemna, przyjemna sprawa. No i mówię, Letality i Varus powraca, mówię Wam. I, aha, i właśnie, Varus. Varus to jest czempion Gumayusego, czyli T1. Znowu, kolejny był pod T1. E, I do tego E 20 punktów procentowych. Zwiększają. Warus Lethality is back. To już Wam mogę powiedzieć. Na 100% będzie grane. Przedmioty. Serce plemienia, czyli tak zwany Warmog. 200 zł więcej kosztuje i premia do prędkości ruchu zmniejszone do 5 punktów procentowych. czy do 5%. E, no jeśli nie oglądaliście kompetytywu, no to pewnie się dziwicie czemu tak się dzieje, ale... Yy, Warmok po prostu był grany na saporcie jako pierwszy item yy, i to irytowało Riot i mnie też to irytowało i wiele razy już to mówiłem, że ten to trzeba wywalić po prostu, bo to jest bardzo niezdrowe, bo wiesz, jakby no nie ma sensu tego saporta obijać. Znaczy, no, nie ma sensu bić supporta, jeśli go nie zabijesz. No, bo jeśli zużyjesz jakieś cooldowny na niego i go nie zabijesz, to zmarnujesz po prostu swoje cooldowny. A on i tak się wyleszy z tego warmoga. Plus, jeszcze ten, ta prędkość ruchu dla supporta też była super. Także, no, myślę, że ten item na supporta jest już martwy. Na no, jakiś tam Maokajach, Sejuani w dżungli i tak dalej. Spoko będzie cały czas, myślę. Chociaż drogo, drogo, kurczę, go zrobili. Ale to, że na supporta już nie będą go grali, zajebiste. Super, bardzo mi się to podoba. Świetne, świetne. Astralny sprzeciw, czyli item dla supportów. Y to jest ta taka bańka, która Wam daje damage reduction i spowolnienie, jak ktoś jest wokół was. Spowolnienie zostało zmniejszone o 10 punktów procentowych i pół sekundy również w dół. E, dalej mamy runy, na które dużo ludzi narzekało. E, chodzi tutaj o, e, głównie o Sustain po prostu. Czyli dlaczego, właśnie, dużo postaci pod AD, czemu AD carry grają na midzie? Dlatego, właśnie, że te runy były trochę przesadzone, więc te runy nerfią. Także jest to kolejny po prostu sposób na wywalenie AD postaci z mida. Więc e, ta runa, oczywiście, polega na tym, że jeśli dobierzesz jakieś kripa, to dostajesz zdrowie. Więc to zdrowie było 1 do 5, będzie teraz 1 do 2. Także strata spora. To na poziomach 1 5, e, poziomy 6 do 10 było 6-11, teraz to będzie 3-7. Później poziomy 11, 18, 12, 23 i 8, 23. Także no tam później to już nie ma, wiesz, jakby nie ma znaczenia większego. Ale oczywiście chodzi najbardziej o Early Game. Także Riot celuje w to, żeby ludzie chyba odeszli od tej runy po prostu. No bo te liczby tutaj są tragiczne. Więc wydaje mi się, że możliwe, że już nie będzie się tej runy po prostu grało. Mam wrażenie. Ale no, zobaczymy. Dalej, odcięcie. Czyli runa, która jeśli ktoś ma powyżej. Wtedy 50% zdrowia, bili już go więcej, teraz zwiększają ten e, threshold do 60%. Także i tak będzie to spoko runa do takiego połkowania, e, obijania po prostu, ale no jest trochę słabsza. E, I jeszcze zwinne nogi, czyli runa, która oczywiście leczy. Prędkość ruchu zmniejszono o 5 punktów procentowych i o ćwierć sekundy również. I leczenie było 5, 120 będzie 5 do 100, także w 20 leczenia zabierają. Clash Aramu! o 31 sierpnia, 1 września, ooo Ostatnia, czy ostatnio, no kiedyś tam grałem w tego Clash aramowego. Bardzo fajna zabawa, polecam wam zagrać, ale w ten weekend jest Mita Trift, na który oczywiście Was zapraszam. Event w Łodzi, League of Legends, Twiz y Teamfight Tactics, Valorant, dużo ludzi z YouTube'a, z esportu w Łodzi na Mita trifcie. Też tam będę oczywiście, także zapraszam serdecznie, jeśli ktoś ma ochotę e, wpaść na evencik, coś tam, z, e, może z ludźmi się zapomna, zapoznać, e, co grają w LoL'a, albo w jakieś inne gry Riot'u. Zapraszam serdecznie. Naprawdę pewne błędy, pomijamy. E, I tutaj wszystko już pomijamy, tak naprawdę. Areny, no pomijamy. Jeśli ktoś bardzo chce, to sobie proszę zatrzymać. Ale ja przez to przechodzić nie będę. E, aramy, znowu to samo. Ale widzę, że tutaj coś dużego chyba robią. Nie wiem kiedy ostatnio raz Arama grałem, naprawdę. Iskiny! Wojownicza Królowa, Wojownicza Księżniczka, ok, MFeczka, a to co jest? Gwen! No ma w sumie... nożyczki ma ogromne, to musi być Gwen. To Fiora, tak? Tak jest. I Anka, okej. Okay. I tutaj Darius z Garenem, tak? Yy, dosłyszałem, że to są jakieś Chromy, które znowu mają dużo pieniędzy chyba kosztować. Ale nie wiem, ja się tak z, z, w skinach się nie, nie orientuję za bardzo, także wybaczcie, nie jestem na bieżąco. Jakoś nigdy mnie te skiny tak nie interesowały, aczkolwiek tutaj widzę dwa dobre argumenty, żeby mnie to zaciekawiło. MFK, Gwen, Fiora i Ani. Ej, zawsze mam wrażenie, że ta Annie ma jakąś ogromną y, głowę. Nie macie takie wrażenie, że jakby do ciała jej, jej głowa jest ogromna? Ona wygląda jak, jak jakiś krasnolud przecież. Ale to może dlatego, że gram w ostatnio, to mi się coś tak przewidziało. Yy, czy no, skojarzyło. Dobra, tyle. Taki paczek. Taki paczek. Yy. Całkiem spoko, myślę. Ciekawy jestem następnego pacza jeszcze przed worldami co tam zrobią. No, bo nie ma nic napisanego, że to jest paczek Worldzowy, więc chyba następny dopiero będzie Worldzowy, tak? Mi się wydaje. Tak powinno być. Tyle. Dziękuję pięknie za obejrzenie. Zapraszam na streamy, inny film na YouTubie i życzę Wam miłego. Dziąka. Bye, bye.